W tenże piękny start o poranku wysyłamy teriera drugiego. Czyli ociupinkę poprawioną wersję pierwszego teriera, którą tak naprawdę brakowało tylko kilkudziesięciu metrów na sekundę, aby osiągnąć swój cel. Tutaj dodałem dwa dodatkowe dopalacze, a przy okazji zmniejszyłem odrobinkę ich moc, przez co one będą dłużej działać. Ten silnik będzie mógł troszeczkę spalić więcej paliwa środkowy i powinniśmy nabrać prawdopodobnie więcej przyspieszenia. W teorii. W praktyce, co z tego wyjdzie? No to się już okaże tak naprawdę. To się już tak naprawdę okaże. Ponownie mamy oczywiście, jest tak, że ten silnik. Naszym głównym problemem poprzedniego teriera, czyli teriera pierwszego, było to, że on miał zbyt mało przyspieszenia dostępnego. A to wszystko przez to, że ten silnik właśnie po odczepieniu dopalaczy nie dawał rady przyspieszyć i to był główny problem tak naprawdę. Gdyby ten silnik był troszeczkę mocniejszy, no to prawdopodobnie to by się lepiej skończyło według mnie. Tak mi się wydaje. Czy tak będzie ostatecznie? No to zaraz się okaże. Zaraz pożyjemy, zobaczymy. W ogóle wyłączyłem SAS, żeby nasza rakieta zrobiła teraz już automatycznie zwrot grawitacyjny. I nawet troszeczkę za późno to zrobiłem, widzę, więc mogę troszeczkę ten zwrot grawitacyjny przyspieszyć, wydaje mi się, bo aktualnie zbyt bardzo pędzimy do góry. I znowu zapomniałem dać w ogóle inżyniera, przez co nie mamy informacji odnośnie naszego lotu. Więc musimy to wszystko mniej więcej robić, powiedzmy, że na oko. A jak to się mawia, na oko zmarł chłop w Maroko, czy coś takiego było. Gdzie jest Minmus? Minmus jest tutaj. Dobra, więc nadal jesteśmy w nie najgorszej pozycji, chyba żeby zaatakować Minmusa. Więc jak zrobimy spokojnie jeszcze raz obrót wokół karbinu, to powinniśmy móc spokojnie, prawdopodobnie Muna zaatakować, wydaje mi się. Chociaż to jeszcze się w sumie, to wszystko się jeszcze tak naprawdę okaże. No i okej, znajdujemy się aktualnie na 93 prawie kilometrach nad karbinem. Pora wyrównać naszą orbitę i ponownie przejść do zaatakowania Minmusa. Tym razem wydaje mi się, że ten start był o wiele bardziej wydajny, jak na moje oko, ponieważ już nie dość dotarliśmy do większej wysokości na samym tylko głównym zbiorniku, głównym silniku, głównym członie, to dodatkowo mamy większą prędkość. No i ogólnie jest, jak na mój gust, lepiej, no ale to się zaraz okaże. Jeszcze musimy wyrównać orbitę i wtedy będziemy już dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie, z kim, dlaczego, po co, na co i dlaczego. Tak naprawdę. Dobra, przyspieszmy czas. I wyrównajmy troszeczkę naszą orbitę. Dobra, tak może być, wydaje mi się. I zaplanujmy tutaj manewr. I mam nadzieję, że tym razem paliwka nam starczy. Oho, 920 metrów na sekundę potrzebujemy przyspieszyć za 22 minuty. No dobra. Może tym razem starczy nam tego paliwa, mam nadzieję. Szczerze, mam nadzieję, że tym razem starczy. Okej, ponownie zbliżamy się do momentu, w którym odpalimy silnik. Dobra, za 3, 2, 1 zapłon. Silnik odpalony. Odpalamy przyspieszenie czasu i trzymamy kciuki, że uda nam się uzyskać przyspieszenie tym pojazdem naszym, przyspieszenie rzędu 920 metrów na sekundę. Wydaje mi się, że chyba powinniśmy, ale no zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co w tym momencie się stanie. Czy jednak był to wydajniejszy start, czy też ten start nie był wydajniejszy? No, pożyjemy, zobaczymy. Jest i wschód
Słońca Karbińskiego nad Karbinem. I... Chyba nam starczy paliwa, wydaje mi się. To jest już tak... Z tego co widzę, zostało nam aktualnie, już w podobnym miejscu byliśmy, w podobnym momencie byliśmy, zostało nam o wiele mniej paliwa niż teraz to, co mamy aktualnie. Więc wydaje mi się, że powinno nam tego paliwka w tym momencie wystarczyć. Nawet na jakieś drobne korekty nam starczy paliwa, co warto zważyć. 20 metrów, 15, 10... Jest! Udało się. I teraz tylko jeszcze, żeby nas przychwycił Minmus. I... Yes! Udało się. Udało się. Pierwszy terrier... Pierwszemu terrierowi się udało, ale drugi terrier właśnie osiągnął to, co chcieliśmy. Tylko tu jakoś coś dziwnego się z orbitą stało, ale... Trochę zwolnimy na wszelki wypadek. Coś dziwnego się tu z orbitą stało. O, dobra. Weźmy sobie coś takiego. I co potem będzie? I potem będzie powrót na Kerbin. Znaczy... Na orbitę wokół chyba Kerbinu, bo na sam Kerbin to chyba terrier nie wróci, ale nie taki był jego ogólnie zamysł, żeby miał wrócić na Kerbin. On ma po prostu przelecieć wokół, znaczy w ogóle przelecieć obok Minmusa. Taki był zamiar terriera. Okej, zbliżamy się do Minmusa. Tutaj coś dziwnego z naszą orbitą się dzieje, co warto zauważyć. Nie jestem do końca pewien, o co tu chodzi, ale coś dziwnego się dzieje. Dobra, jest. Jest i przelot wokół Minmusa. Czyli to znaczy, że zrobiliśmy 133 tysiące funtów, 8 nauki i 17 reputacji. Jest, super. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to w tym momencie cieszy. I teraz tak zastanawiam się, czy jest możliwe, abyśmy zatrzymali się na orbicie Minmusa tą naszą satelitką. To jest dobre bardzo pytanie. Wątpię, żebyśmy mieli aż tyle przyspieszenia, ale kto wie, może się uda. To było takie, by powiedzmy, osiągnięcie same w sobie, tak? Z ciekawości, czy ta konstrukcja jest w stanie coś takiego wykonać. 180 metrów, 170 metrów na sekundę prędkość nasza orbitalna. 150 metrów. 130 i już, zamykaj, domykaj, jest! Jest orbita wokół Minusa, wow! Wow, i jeszcze trochę tego paliwka nam zostało, niedużo, bo zaledwie jakieś bardzo mało. Niedużo, tam parę metrów na sekundę dosłownie, ale jest! Orbita wokół Minmusa! Wow! Szaleństwo. Po prostu szaleństwo. Więc teraz możemy sobie nową technologię odblokować. Muohohoho. Chyba zasłużyliśmy na to, wydaje mi się. Jak na mój gust. Więc odkryjmy sobie... Tak, odkryjmy sobie zaawansowaną kontrolę, będziemy mieć dostęp do RCS-ów. Odkryjmy sobie zaawansowaną konstrukcję, będziemy mieć dostęp do lepszych rozdzielaczy. Odkryjmy także zaawansowaną, znaczy lepszą aerodynamikę ogólnie. I odblokujmy sobie części do lądowania, czyli po prostu na przykład lepsze nóżki, kółeczka przy okazji, spadochrony, systemy ucieczki i 2,5-metrową osłonę termiczną. I zostaje nam jeszcze 175 nauki. No ale teraz, żeby poodkrywać kolejne... O, zaraz, jeszcze tutaj mamy. A, proszę, proszę, proszę. Tu jeszcze mamy, moi drodzy państwo, nowe zbiorniki, nowe silniki, nowy dopalacz. O, super. Super, zajedwabiście. Zajedwabiście. Nadeszła pora, że w końcu zajmiemy się wystrzeleniem naszej stacji kosmicznej, a tą stacją kosmiczną jest Cebulion 9. Tylko, tak przyznam się, że mam niestety aktualnie do dyspozycji tylko te takie małe, najmniejsze doki,
A to oznacza, że musimy właśnie takie tutaj wąskie gardła mieć, że tak to jak sam widzicie. Tylko takie doki mam w tym momencie dyspozycji. No ale czuję, że to może się udać. Więc tak, mamy. Właśnie, podstawowa kwestia. Czy ja mam wszystko, co potrzebuję? Chyba nie zamontowałem jednej rzeczy. A tą rzeczą jest chyba antena. Dokładnie, nie zamontowałem anteny. O kurde. Okej, okay, antena zamontowana, możemy startować. Plan mam mniej więcej taki, żeby osadowić te stacje mniej więcej na 120 kilometrach. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie? To się zaraz okaże. Więc 3, 2, 1, zapłon. Więc tak, zamontowałem na samym dole dwa średnie szare zbiorniki, a na samym dole dałem skipera, który daje nam sporo mocy i nie najgorszą wydajność. Dodatkowo z boku dałem cztery dopalacze, które oczywiście pomagają nam w starcie i przy okazji zapewniają wcale nie najmniejsze przyspieszenie. No i rozpoczynamy zwrot grawitacyjny od razu i zaraz odpadają dopalacze. I my nadal nie mamy jakoś strasznie dużo mocy, ale wystarczająco mocy, żeby utrzymać naszą prędkość, czyli niecałe 300 metrów na sekundę i dalej kontynuować, wydaje mi się, zwrot grawitacyjny. I o dziwo, jeszcze nic się nie rozpadło, cała konstrukcja za pomocą usztywnień, czyli tak zwanej taśmy, nadal trzyma się przysłowiowej kupy, nic się nie rozpada, nic nie odpada. Jest zaskakująco dobrze, więc no tutaj ogólnie ten silnik i te dwa zbiorniki starczą nam na znaczną część naszego lotu, wydaje mi się. Takie mam podejrzenia, ponieważ mamy około 3 km przyspieszenia mieliśmy z tym silnikiem, z tymi zbiornikami i z dopalaczami. Później z kolei będziemy już mieć trochę mniej tego przyspieszenia w tym dużym, małym zbiorniku i przy pomocy silnika LV900 Beagle. Ale ten, jako że ten silnik nie jest strasznie mocny, jest względnie wydajny, więc no ogólnie powinno być wszystko, wydaje mi się, dobrze. No i na samej górze, ogólnie tu to jest lot, przynajmniej taką mam nadzieję, to jest lot aktualnie bezzałogowy. Celem tej misji, celem wypełnienia tego kontraktu jest osiągnięcie orbity właśnie stacją, która jest w stanie przytrzymać 5 kerbali w sobie. Oczywiście musi posiadać antenę, port do dokowania, a także móc generować samodzielnie energię. No i samo to pomieszczenie, że tak to ujmę, mieści 4 kerbali, więc dorzuciłem tutaj na górze jedną dorzuciłem jedną tą, jak to się nazywa, jeden kokpit, który zresztą może być rozłączony i użyty jako, powiedzmy, tratwa ratunkowa. Na samej górze dałem jeszcze sztuczną inteligencję, komputerek, który tym wszystkim steruje, który potem zostanie zdeorbitowany, ponieważ nie będzie on nam potrzebny. Dobra, 2240 metrów na sekundę udało nam się osiągnąć i orbitę na wysokości 180 km przy pomocy tego silnika. Chyba trochę przedobrzyłem. Jak na mój gust, Cebulion 9 troszeczkę przesadziłem, ale tylko troszeczkę. Dobra, wróćmy nasz projekt. Dorzuciłem tutaj jeden zaawansowany SAS, jedną zaawansowaną stabilizację. I czuję, że będziemy musieli tutaj prędzej czy później zwolnić, bo trochę za daleko zalecieliśmy. Jak na mój gust. Oraz stój, 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 stój. W sumie źle to jeszcze raz zrobiłem. Obróćmy jeszcze raz się i odpalmy zaraz silniki. Dałem też tam kilka przyrządów badawczych, żebyśmy chcieli na przykład coś zbadać. Dobra, wyrównajmy trochę orbitę, a potem będziemy się martwić wysokością apoapsy. Trochę ewidentnie przedobrzyłem tutaj, widzę. Dobra, silnik działa. Ładnie wyrównuje tu naszą orbitkę. Więc periapsę damy na tych 120 km i potem w periapsie zmniejszymy naszą apoapsę. I to chyba będzie najsensowniejsza myśl. Dobra, jest. Więc
Teraz co my... Tylko jak się teraz tego pozbędziemy? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. No trudno, potem się jakoś coś wymyśli. No dobra, polećmy do Periapsy. Okej, jesteśmy w Periapsie, wyrównajmy orbitę w Periapsie. Jeszcze nam trochę prądu zostało. Dobra, pełna moc. Troszeczkę nie do końca jest tak równo orbitę, jakbym chciał. Dobra, tyle do Periaps, wystarczy te parę sekund, żeby nas spowolnić. O, czyżbym przedobrzył? 115 na 120 km. Nie, trzeba jeszcze troszeczkę wyrównać tę orbitę. Teraz nasza Periapsa zmieniła się z miejscem na Periapsę. Na Apoapsę, przepraszam. Dobra, 118 na 119 km. Dobra, tak może być. Co tu się w ogóle zbugowało? To się niestety zdarza czasami. I teraz tak, jak my się pozbędziemy tego silnika, ja się pytam. Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jak się go pozbędziemy? Prosto. Po prostu go odrzucimy. Po prostu go odrzucimy za 3, 2, 1. No i zbiornik odrzucony. Tada! Taka mała proca, można powiedzieć. No i co ważne... O, cholera. O, dobra. Co ważne, zostało to nam jeszcze troszeczkę tutaj paliwka i zamierzam to wykorzystać, to paliwko, do wyrównania naszej orbity na 120 km, żeby nie było żadnej opcji, żeby kiedyś zderzyć się z tym zbiornikiem. Dobra. Nie odrzucaj go. No już po pierwsze jest na to za późno, żebym go nie odrzucił, po drugie, czemu miałbym go nie odrzucać? Właśnie bardzo dobrze go odrzuciłem. Przynajmniej będzie tutaj w naszym pobliżu. Dobra, wyrównajmy lekko orbitę. Kładę, bo to muszę sobie na odwrót zrobić, co warto zauważyć. Bo silnik mam po drugiej stronie. Silnik mam po drugiej stronie. I dałoby ten silnik włączyć. Jest 120 na 120 km. Idealna orbita. Tam różnica 200 metrów, już można, różnicę 200 metrów można sobie darować. Więc teraz przy okazji odłączmy naszą próbę. Pyk. Okej. I teraz jak mogę się cofnąć? Dobra, jest. No i dobra, i to jest teraz nasza stacja kosmiczna, tylko że ona aktualnie oczywiście jest pusta i bezdomna i samotna, więc coś z tym trzeba byłoby zaraz zrobić. Ale... No trzeba będzie ją po prostu zasiedlić jakoś, no. W ten sposób powiedzmy. A, i tak by the way, wykonaliśmy, widzę, kontrakt. Uzyskaliśmy 93 tysiące funduszy. Zawsze do przodu. Przy okazji możemy ładnie zdeorbitować teraz tę próbę. Jakiś w miarę, że tak to imię, brutalny sposób. A co będziemy sobie żałować? Okej. Wchodzimy do atmosfery. Ciekawe, czy to się spali, bo wchodzimy naprawdę pod dużym kątem, pod ostrym kątem. Pali się! Co? Dobra, ewidentnie wejście w atmosferze w tej wersji jest skopane. Jeżeli to nie wybuchło, wchodząc w atmosferę, to ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to wybuchło. Bez kitu. WTF? Czemu to nie wybuchło? Czuję się oszukany. Czuję się po prostu oszukany.
I plum, i plum, i plum, i plum, i plum, i plum, i plum.